Siemano, witamy was ponownie na naszym kanale, a bardziej z moim gościem, Fornalem TV. Wujaszkiem. Dzisiaj niestety bez, wyjątkowo bez głowy kanału. Ale to przez to, że Wujaszek załatwił... Wujaszek zebrał cel z donate'ów na bilet VIP-owski na Motor Lublin. Właśnie z Dawidem wybieramy się na mecz Motoru z Polonią Warszawa. O godzinie 17 się rozpocznie. Idziemy na sektor VIP. Ja do siebie będę nagrywał. Nie wiem, czy wyszło, czy wyjdzie. Raczej już wyjdzie. Już wyjdzie short z testu. W sensie ogólnie oceny piłkarskiego VIP. Sorry, oceny biletów VIP-owskiego na meczu na arenie Lublin. I tak samo będzie to tutaj, tylko bardziej w formie skróconej. Filmu po prostu. W sensie w formie filmu. I będzie też, no po prostu to jest vlog. I... Tak. I to jest luźne. No. I będzie pokazane trochę meczu, tak? No wiadomo. No. Tak jak zawsze. A, jak miałem się przyznać, to ile na te bilety poszło, to z donate'ów od widzów. Dziękuję bardzo, że wpłacaliście na ten bożny, boży cel. 300 zł całe się zebrało. Dziękuję. I mam nadzieję, że spodoba się wam ten vlog i zarówno short, który nagram. No, a arena już przed nami. Jak pierwsze wrażenia, powiedz? Prezesie, jak pierwsze wrażenia? No. Bardzo dobre. Kuleczko. Wujaszek zjadł już słupki pieczarkowe i oglądamy piękny mecz. O, właśnie. Tak. Dziękuję, Wiśniewce, Mariuszowi Rybickiemu.
akurat. Wiem. To jesteśmy już po meczu. Wynik 1-0, 0-1. Raz dla Polonii Warszawy niestety. Szczerze mówiąc, po tym, co Motor grał dzisiaj, co grała Polonia, nie widać było różnicy w pozycjach w tabeli. Nie było. No nie było. No. Był, według mnie to był mecz bardzo wyrównany, dwóch równorzędnych drużyn z tabeli. No niestety wiadomo jak jest. No ale według mnie z tą grą jest duża nadzieja na baraże po rundzie wiosennej. Jeszcze zostało ogólnie dwa mecze w tej rundzie. Jeden wyjazdowy z Olympią Elbląg i domowy 5 listopada z Garbarnią Kraków. A i ogólnie ostatni mecz w tym roku kalendarzowym na arenie to będzie Puchar Polski Wisłą Kraków. No tak, dokładnie, z Wisłą Kraków, która no niestety, szczerze mówiąc, sprawa wygląda tak, że jest szansa, że niby był, żeby był mecz później, ale zależy, czy dogadają się działacze Sandecji, Nowy Sącz i Motoru, bo jeśli by się zgodzili, to Motor by zagrał o 20:30 na arenie z Wisłą. A aktualnie jest o 14:00. A Śląsk Wrocław z Sandecją by zagrał o 14:30, bo i tak tamten mecz będzie bez kibiców ogólnie. No właśnie, a u nas mimo wszystko by były te emocje, byliby kibice. Szczerze mówiąc, by było, jeśli by zagrali o 20:30 i by się Sandecja zgodziła, to myślę, że kurwa co najmniej tutaj by było z 10 000 osób. To jest do wykonania. Bardzo no. Jest to do wykonania, tylko kwestia tej godziny. Jeśli by się naprawdę udało 20:30 zrobić, to myślę, że byłoby komplet ludzi albo coś koło tego, co było na Legii w tamtym roku, w grudniu. No, a oceniając w ogóle tego VIP-a, no szczerze, myślałem, że będzie lekko gorzej z tego, co mnie słuchy brały, ale też mogłoby być lepiej, tak bym to powiedział. No i... Najeść, dobrze powiedziane, raz usłyszałem, najeść się nie można, ale można się dużo napić. A to tak. Bez to... limitu, a mimo wszystko, tak. No co tam była? No to zupka w takim... Była tym... zupka, było danie takie na ciepło. Jakiś coś, jakby bigos czy coś? To nie było bigos, to było bardziej jakieś mięso, tam ziemniaki były wtedy, no, coś takiego. Jakaś przyprawa pikantna. A zupa to jakaś grzybowa chyba? Tak, to była zupa coś ala grzybowa. Jestem bardzo zadowolony, bo wiadomo, podziękuję bardzo moim widzom z Discorda, że wpłaci na Boży cel, na VIP-a, na Motor Lublin, że mogłem Dawida zabrać i własną profesorską dupę. Bo to dzięki widzom dobrze, jesteśmy dokończę, właśnie na VIP-ie. Dokończę, że własną prezesowską dupę i właśnie mojego operatora Dawida, że mogłem zabrać dzięki wam za te zebrane pieniążki na VIP na mecz Motoru Lublin ligowy. Więc bardzo dziękujemy. Niestety Damiana nie mogło być z nami, ale spotkaliśmy się w przerwie meczu, no jak widzieliście. Ale szczerze mówiąc, szkoda, że nie wypił z nami piwo, to była okazja. No ale pozdrawiamy Damianka. Myślę, że... Prezesa lubelskich chyba bossów. Myślę, że jeszcze się uda kiedyś, mamy taką nadzieję, żeby testować wszyscy wspólnie, pojechać kiedyś jeszcze na jakiś VIP, na jakiś inny stadion, przetestować. No tak, myślę, że to byłoby realne. Chciałbym zobaczyć w tym sezonie, jak się uda. Na Górnik? Nie wiem, nie powiem, czy to pierwsza, czy druga liga, ale będę próbował... Właśnie mi się, dzięki własnym zasięgom, które właśnie wbijacie, widzowie, jestem naprawdę zaskoczony, że dzięki od początku września do teraz, jest dzisiaj 29 bodajże, co skończył się mecz właśnie Polonii z Motorem. I widzieliście do tego momentu prawie 5000 subów. Wy naprawdę jesteście zwariowani pozytywnie.
Jestem bardzo mile zaskoczony, że dzięki maratonowi, który prawie no, 3 tygodnie, czy prawie, sorry, prawie miesiąc trwał. No miesiąc? No miesiąc trwał. Jestem bardzo mile zaskoczony, że taki odzew, bardzo dobre wyświetlenia zrobiły te shorty. I no wiadomo, że bardzo dobre wyświetlenia robią shorty niż filmy, no ale no, mam nadzieję, że ten rok i przyszły będzie lepszy, że do końca kwietnia przyszłego roku te 20 tysięcy, żebyś udał. Myślę, że na luzie. A ja szczerze dziękuję tobie w ogóle. Dziękuję za zabranie. Panie, dziękuję, że widzowie, że mogłem tego Urwisa wziąć na rzecz. Urwisa. No, też zaproponowałem, że można nagrać właśnie takiego... Test, w sensie, że ocenić jak wygląda sektor VIP i ogólnie bilet VIP, ocenę biletu VIP, sektora VIP oraz cateringu, który tam się znajduje. Bo wcześniej był pomysł właśnie z tym shortem. W tak. tym samym czasie mi się wydaje, że będzie właśnie wylecił u ciebie na kanał short. Mm-hmm. Jednocześnie ten film. Mm-hmm. No i ty mi też zaproponowałeś, żeby to też nagrać, to nie? Więc... No tak, no bo żebyś korzystał na tym przy okazji. Więc to myślę, że też był ostatni w tym roku piłkarski vlog. Dziękujemy z całego serca. Pozdro dla wujka pić tych komentarzy. W miarę dobra to oglądalność piłkarskich vlogów. Oby więcej tego było. Może jeszcze wejdą kartofliska oraz pewien film piłkarski z pewną osobą, ale to tego nie będę mówił z kim, bo ja już wiem z kim, ale wy musicie cierpliwie poczekać. Tak, a my się żegnamy z państwem spod Areny Lublin. A i jeszcze możemy powiedzieć, spotkaliśmy się, udało się zrobić zdjęcie. Tak, zobaczycie to na portalach społecznościowych. Dzięki, do zobaczenia, do kolejnego filmu. Cześć!